okolice Warszawy. Mieszkanie 68 metrów kwadratowych w bloku do generalnego remontu. Ciekawostka, nie ma centralnego ogrzewania. Każdy w bloku grzeje się na swój sposób, niektórzy nawet piecami węglowymi. Właścicielka tego mieszkania elektrycznymi piecami akumulacyjnymi. Pani Dobrosława chce z mieszkania zrobić perełkę. Będziemy śledzić prace remontowe krok po kroku, by zbierać rady i doświadczenia, które mogą się Wam przydać. Oglądajcie ten film. Zapewniamy, po tym serialu spokojnie poprowadzicie własny remont. A naszymi przewodnikami będą Teresa Zygmunt, szefowa firmy wykonawczej, Krzysztof Skibniewski, ekspert od robót wykończeniowych. Posłuchajmy, co mówi właścicielka mieszkania. Dlaczego wybrała właśnie tę ekipę? Znalazła ją nie z polecenia, lecz w internecie. Szukałam firmy, która zrobi projekt i remont. I zgłosiłam się do pani. To pani powiedziała, gdzie robią, jakie robią remonty, gdzie mogę pojechać, zobaczyć ich pracę. No i tak rozpoczęliśmy po kolei kolejne rozmowy, zaczęliśmy się omawiać na spotkania, omawiać szczegóły. Rozmowa była na temat tego, co my wykonujemy, w jaki sposób. Ogólnie chodziło o całość pracy, czy my wykonujemy projekty, czy tylko same jakby techniczne rzeczy. Opowiedziałam pani, że jesteśmy w stanie wszystko wykonać od A do Z, czyli począwszy od projektu, kosztorysu, aż do ostatecznego wykonania całej usługi. Po takiej rozmowie telefonicznej umówiłyśmy się na spotkanie, czyli na oględziny danego lokalu, na pomiary i ogólną rozmowę o tym, jak pani sobie widzi, co pani by chciała uzyskać z tego. Więc jak zaczęłam rozmowę z firmą, no to zapytałam ich przede wszystkim, ile to może mnie kosztować. Rzeczowo się z państwem rozmawiało. Po drugie, że mogłam zobaczyć, co robią gdzie indziej. I takie zaufanie, taka sympatia do państwa, tak jak po kolei te nasze rozmowy biegły. I to zdecydowało, że uznałam, że będzie to dla mnie dobre rozwiązanie. Ustaliliśmy, że rozpoczynamy pracę od wykonania projektu, żeby pani wiedziała, jak te pomieszczenia mogą wyglądać. Mamy taki pomysł, aby to mieszkanie zrobić w stylu nowoczesnym. Zresztą klientka na samym początku, kiedy podejmowaliśmy współpracę, wyraziła taką chęć, żeby mieszkanie było nowoczesne, ale zarazem ciepłe i przytulne, więc będziemy bawili się światłem, będziemy stosowali światło główne, które ma dać jasność, przejrzystość w pomieszczeniu. Będzie też światło zdobne w postaci klinkietów, możliwe, że także będą podświetlenia LED-owe. I oczywiście nie zapominamy o oświetleniu funkcyjnym, czyli odpowiednie oświetlenie biurek, bo będą też miejsca do pracy tutaj przygotowane w tym mieszkaniu. Będzie także oświetlenie na przykład przy fotelu, które pozwoli na swobodne czytanie i chwilę relaksu. Przewiduję, że remont taki będzie trwał mniej więcej około 2 miesięcy i firma też tak szacuje mniej więcej czas wykonania wszystkich prac. Przewidujemy na całą inwestycję między 2 a 2,5 miesiąca. Jest to czas potrzebny na wykonanie wszelkich prac budowlanych. Mówimy o wszystkich pracach wyburzeniowych, demontażowych, następnie doprowadzeniu wszystkich instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej. Nowe ścianki, które będą w tym czasie też powstawały. I docelowo położenie nowych tynków, uzbrojenie mieszkania. Mieszkanie ma 68 metrów kwadratowych. Klasyczny układ. Duży pokój, 2 mniejsze, kuchnia i łazienka plus wydzielone WC. W tym mieszkaniu woda użytkowa była ogrzewana w bojlerze elektrycznym. Inwestorce zależało na tym, by szpecący podgrzewacz zlikwidować. A po drugie, chciała mieć zawsze dowolną ilość ciepłej wody. Ogrzewanie mieszkania i grzanie wody użytkowej miał zapewnić teraz kocioł gazowy kondensacyjny umieszczony w kuchni. Zwróćmy uwagę, można przenieść kocioł gazowy do kuchni, można na nowo rozplanować wnętrza. Warto spojrzeć na mieszkanie pod kątem tego, czego chcemy, a nie tego, co nas ogranicza.
Nim ekipa przystąpiła do pracy, podpisano standardową umowę, w której bardzo szczegółowo określono zakres robót wyburzeniowych i prac wykończeniowych. I druga umowa, na wykonanie projektu aranżacji wnętrz. Dla obydwu stron takiej inwestycji ważne jest jasne określenie zakresu prac, kosztów i terminów płatności. To musi być ustalone, bo potem zwykle okazuje się, że pracy jest więcej, a problemy się mnożą. Podsumujmy, inwestorka i wykonawcy dokładnie określili zakres prac i podpisali umowę. Mają do siebie zaufanie i sympatię. Zobaczmy, co będzie dalej.